Nimrod to motocykl, który powstał na bazie Nitro Speciala. Nasza fascynacja malarstwem i rzeźbą Hansa Rudolfa Gigera spowodowała, że ta bryła i wzory, które opasują cały motocykl, cały aerograf, nawiązują do twórczości Gigera. A ten bager jest bardzo nietypowy. Z reguły bagery budowane są na bazie elektry, stanowią z tyłu jedną bryłę. My stworzyliśmy kufry dwubryłowe. Widać wewnątrz oponę, widać pracujący błotnik, który w trakcie jazdy wykonuje jakby ruch. Wynika to z konstrukcji wewnętrznej i z zawieszenia tego motocykla. Z tyłu, jak się na niego patrzy, wygląda jak chrabąż w locie. Tłumiki umocowane poniżej tych sakw, to też oczywiście nasz autorski projekt. Zupełnie nietypowe zjawisko. Większość motocykli ma tłumiki, gdzieś po prostu odchodzą okrągłe rury. Czy tutaj są to całe puszki, gdzie spaliny wydobywają się na obydwie strony przez wycięte skrzela. Robi to niesamowite wrażenie. Całe poszycie karoserii, czyli czacha przednia, nakładka na airbox, kufry, jak również błotnik tylny i przedni zostały wykonane z blachy aluminiowej. Obróbka blachy aluminiowej to większość ludzi ma świadomość, jak to wygląda. To jest koło angielskie, to są spęczarki, rozkurczarki, młotki. Zaczyna się tak jak przy standardowej robocie blacharskiej, można powiedzieć. Czyli zaczynamy od przygotowania podkładu, filler, kolejne etapy, czyli baza, wykończenie lakierem bezbarwnym wszystkiego, czyli standardowe etapy produkcji powłoki lakierniczej, ale tak naprawdę zasadnicza tutaj część to jest właśnie aerograf, który tworzy cały klimat motocykla. Żeby nie przykrywać całości blacharki powłoką lakierniczą, po prostu żeśmy zdecydowali, że zostawiamy fragmenty w formie polerowanej, przy czym w międzyczasie wpadły pomysły na to, żeby część tych polerowanych elementów przyozdobić jeszcze dodatkową grafiką ze szkiełkowania. Motocyklu zainstalowaliśmy zawieszenie pneumatyczne z kilku względów. Jednym z tych względów jest to, że jakby linia, styl bagera rządzi się swoimi prawami, które jakby w pewnym sensie mówią, że motocykl musi być nisko, jak najbliżej ziemi. Tak? Niemniej jednak, posiadając tylko i wyłącznie jeden zakres zawieszenia, czyli taki, że motocykl leży na przysłowiowej glebie, trudno jest się poruszać takim motocyklem. On praktycznie może iść tylko i wyłącznie na wprost. Natomiast podbijając to zawieszenie do góry, uzyskujemy poziom motocykla zadowalający do poruszenia się po mieście i jazdy w jedną czy w dwie osoby. Z przodu zastosowane są trzy soczewkowe biksenony, wyposażone dodatkowo w takie jakby tło. Bo w momencie, kiedy załączamy światła mijania, wtedy świeci się jedna soczewka, a pozostałe dwie mają taką bladą, niebieskawą poświatę. Natomiast w momencie, kiedy przełączymy z mijania na drogowe, pojawiają się dwa silne źródła podbijane przez żarówkę. Natomiast światło mijania zmienia barwę z białej na taką blado-niebieską. Jest również kilka elementów, które są niewidoczne, tak jak całe sterowanie oświetlenia motocykla, nie wiem, kierunkowskazy, włączanie zapłonu, zmiana świateł i pozostałe elementy, które jakby w oryginale znajdują się na kierownicy pod przyciskami, przełącznikami. Tak? Natomiast u nas zastosowaliśmy tak zwane switche, które działają tylko i wyłącznie dotykowo.
zmniejsza to jakby ilość armatury mieszczącej się na kierownicy, ale niestety powoduje to, że trzeba znaleźć miejsce na przekaźniki i sterowniki. Z takich też ciekawych rzeczy, które może nie od razu rzucają się w oczy, to jest to, że kolektory wydechowe zostały przemodelowane specjalnie do naszych potrzeb, tak? Więc nie idą oba i przedni i tymi po prawej stronie, tylko mijają się. Natomiast układ wydechowy, czyli tak zwane tłumiki, zostały wkomponowane właśnie pod sakwy, które znajdują się z tyłu motocykla. Niektórzy pytają nas, Caferacer-Manufacture, nagle powstaje potwór, który ma 2,80 m i jest nietypowym bagerem. No po pierwsze to nazwa Caferacer-Manufacture nie zobowiązuje nas do budowy tylko i wyłącznie Caferacerów. Nie chcemy zamykać się tylko i wyłącznie w jednej formie, aczkolwiek Caferacery są najbliższe naszemu sercu.